Szczęść Boże, Polski Punkt Widzenia. Krzysztof Rosz, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest szef Kancelarii Prezydenta, pani minister Małgorzata Sadurska. Witam serdecznie. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Spotykamy się tydzień po zaprzysiężeniu prezydenta, akurat tak się złożyło. Tak, tydzień dzisiaj, temu. Dzisiaj 13. Tak, tydzień temu, pani minister, wieczorem, co robiliście? Już odstresowani po zaprzysiężeniu, czy już była ciężka praca? Równy tydzień temu byliśmy tak, kończył się, można powiedzieć, dzień bardzo piękny, ale i bardzo emocjonujący i przygotowywaliśmy się do dnia kolejnego, do siódmego, kiedy to pan prezydent powoływał swoich ministrów, ale jednocześnie już nadawał siódmego dokumenty kancelarii i właśnie mniej więcej o tej porze siedzieliśmy już w takim wąskim gronie Zczytywaliśmy ostatni raz dokumenty typu statut, regulamin organizacyjny, to co było potrzebne nam na wejście. No właśnie, 7 już ogłosił pan prezydent nowy statut kancelarii. Pani minister, bo jest istotna zmiana w kancelarii, to zauważyli dziennikarze, którzy na co dzień się interesują polityką, prowadzą te sprawy, ale myślę, że i wielu naszych widzów. Jest dyrektor generalny. Po co jest pani minister dyrektor generalny? Do pomocy dla szefa kancelarii? Zmian w kancelarii jest więcej niż dyrektor generalny, bo powstały również nowe biura. Natomiast dyrektor generalny, pani Grażyna Ignaczak-Bandy, która pełni tą funkcję, ma na celu koordynować sprawy administracyjno-finansowe i to jest pewnego rodzaju nowość. W ministerstwach, urzędach państwowych dyrektor generalny funkcjonował w strukturze, a w kancelarii prezydenta tego stanowiska nie było. No i postanowiliśmy, że utworzymy takie właśnie stanowisko, żeby ta osoba, która zostanie powołana, koordynowała wszelkie prace właśnie ze sfery finansowej, budżetowej, administracyjnej. I ja nie ukrywam, że to jest duża pomoc dla mnie, ale też od razu zaznaczam, że nie mam zastępcy jako takiego. Mój poprzednik miał dwóch zastępców, ja mam tylko dyrektora generalnego, ale myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie, które naprawdę sprawdzi się w praktyce. To jest też taki wyraz profesjonalizacji urzędu. No tak, bo szef Kancelarii Prezydenta to jest osoba, stanowisko polityczne, to nie ma co ukrywać. Jest to osoba, muszę powiedzieć, często, tak jak i obserwujemy w tym tygodniu pani minister, jest usta prezydenta, tak można powiedzieć, bo musi pani o pewnych rzeczach mówić, które ludzie chcieliby, dziennikarze chcieliby zapytać prezydenta, jest szef kancelarii. Tak, to też jest zmiana, bo poprzedni szef kancelarii raczej rzadko był obecny w mediach, prawie w ogóle. No chyba pan minister Michałowski nie pojawiał się w mediach, ale tutaj ja tego nie chcę w żaden sposób komentować. Co było o tyle dziwne, bo poprzedni szefowie kancelarii, czy u pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy na przykład pan minister Władysław Stasiak. Właśnie, tak, to raczej tak. Byli często obecni w mediach, z racji właśnie funkcji politycznej. Czy szef kancelarii jest funkcją polityczną, nie wiem, czy tak to można stricte nazwać, na pewno jest szefem całego urzędu, więc tych spraw takich zarządczych jest bardzo dużo, ale również takiej koordynacji pracy, współpracy w kierownictwie z ministrami. To jest naprawdę bardzo dużo zadań, bardzo dużo obowiązków. Ja się teraz dopiero o tym przekonuję, kiedy od tygodnia funkcjonuję w strukturze Kancelarii Prezydenta. Natomiast no właśnie to, że mam dyrektora generalnego, również pozwala na to, że mogę częściej spotykać się z Państwem, dziennikarzami, ale również z tymi, którzy oglądają nasze programy. Pani minister, najczęściej padające słowo, jak przeglądałem i różne relacje medialne przed naszą rozmową, I pytania, które były do pani kierowane, to o ten, mówiąc ogólnie takim potocznym językiem, audyt w Kancelarii Prezydenta. Szukacie haków, od razu zapytam na poprzedników, bo takie zarzuty się pojawiły. Mnie ta sytuacja troszkę zaskoczyła, dlatego że powiedziałam w jednym z programów radiowych o tym, że prowadzimy bilans otwarcia. I to, że ktoś robi bilans otwarcia, jest sprawą bardzo normalną, bo kiedy ja przejmuję urząd, który zatrudnia 330 pracowników w samej kancelarii prezydenta. Do tego dochodzi centrum obsługi. Urząd, który ma bardzo ważne zadania i którym przede wszystkim jest finansowany z budżetu państwa, to biorę za to odpowiedzialność. I ja też chcę mieć takie poczucie, że wiem, za co biorę odpowiedzialność i znam tą godzinę, ten czas, tą datę, kiedy ta odpowiedzialność się rozpoczyna. I nie chciałabym płacić
Później jakieś kary, nazwijmy to, może to nie tyle finansowych, ale takich, nazwijmy to, publicznych, tak, że za to, co, czego, nie, czego, ja, czego, nie, czego ja nie byłam winna, więc w tym momencie ten bilans otwarcia jest dla mnie taką sprawą, która mi pozwala dobrze wejść w obowiązki. Ale zaskoczyła mnie. To jest normalne w zasadzie, bo jeżeli no, pewnie wielu naszych widzów też mnie było w takiej sytuacji, że przyjmowało jakoś, prawda, stanowisko czy w firmie, czy w urzędzie, to często, prawda, jest, niektórzy to nazywają protokołem zdawczo-odbiorczym, prawda, no jakieś tam. Dlatego mnie bardzo zaskoczyła taka panika, na usta ciśnie słowo histeria, która pojawiła się, że prowadzimy jakiś audyt, że coś sprawdzamy. Nie, my po prostu chcemy wiedzieć, w jakim stanie przyjmujemy kancelarię prezydenta. I prowadzimy ten bilans otwarcia na takich trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to oczywiście płaszczyzna finansowa, no bo to jest urząd finansowany ze środków budżetu państwa. Przejmujemy go w trakcie roku budżetowego. Do końca roku my nie tworzyliśmy planu finansowego, tylko otrzymujemy plan finansowy od poprzedników. Chcemy sprawdzić, na jakim poziomie jest realizacja tego planu, jakie jest zaangażowanie środków, czyli coś, co nam pozwoli dać odpowiedź, czy jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować do końca roku. Ja na to pytanie muszę jako szef urzędu znać odpowiedź. Druga płaszczyzna, która jest ważna z punktu widzenia tego bilansu otwarcia, to sprawy kadrowo-organizacyjne. Ja jako szef urzędu chcę wiedzieć, jaki potencjał kadrowy ma kancelaria prezydenta. Chcę wiedzieć, czy struktura w kancelarii prezydenta jest po prostu dobrze zbudowana, czy nie potrzeba jakichś zmian. I trzecia płaszczyzna to płaszczyzna merytoryczna. Istnieje w Polsce coś takiego jak ciągłość władzy i my przejmujemy również sprawy w toku ich załatwiania. I wczoraj bodajże odbyłam spotkanie z dyrektorami, gdzie dyrektorzy przedstawiali mi informacje o sprawach pilnych, terminowych, zaległych, które wymagają natychmiastowej decyzji. No i podam przykład. Prezydent ma 21 dni na podpisanie projektu, na podpisanie ustawy, która do niego wpłynie. I właśnie 14 sierpnia, czyli jutro, mija termin na podpisanie tych ustaw. Więc my po prostu musimy też wiedzieć, na jakim etapie jest załatwianie spraw w kancelarii prezydenta. No właśnie, bo przecież. Ale to taką histerię wywołało, że to jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. Do niedawna przecież była pani posłanką, więc no, posłowie, senatorowie uchwalają ustawy. No ale właśnie, potem, co się z nimi dzieje, kiedy idą do prezydenta, no to przecież nie sposób spamiętać wszystkich ustaw, prawda? Ani kiedy konkretnie poszły. To są terminy. Sejm przecież pracuje, jeszcze teraz jesteśmy na końcu kadencji, więc tym bardziej. Ustaw jeszcze jest bardzo dużo, bo pamiętam, jak w naszym dzienniku pisałem, analizowałem te sprawy, to się okazało, że posłowie byli zarzucani trzykrotnie większą liczbą projektów do omawiania niż wcześniej. Na przykład, tak. Pani minister, kiedy ten bilans otwarcia będzie gotowy? Nie podawałam jakiegoś takiego terminu bazowego w przypadku tej płaszczyzny merytorycznej. To informacje dostałam od dyrektorów wczoraj, natomiast te wszystkie i pozostałe na bieżąco do nas spływają, odpowiedzi na pytania. Niezwłocznie będę chciała to wiedzieć. To jest taki czas, to jest taki urząd, że decyzje muszą być podejmowane szybko i mądrze, więc ten bilans otwarcia będę chciała, żeby był szybko i oczywiście Państwa jako dziennikarzy będę o tym informowała, bo to są przede wszystkim pieniądze publiczne. No tak. A czy Kancelaria Prezydenta szykuje, kierownictwo Kancelarii, czystki, bo tak w Sejmie słyszałem takie informacje, takie jakby opinie czy jakieś przecieki, że już jest lista. Nie wiem, no padały różne liczby, od 50 osób do 150 w cyfrach, że tyle osób ma być zwolnionych i to w bliskim terminie kilku tygodni. Na razie zwolnienia kilkunastu osób zafundował nasz poprzednik, którzy odeszli tak z poprzednią ekipą, pracownicy Kancelarii Prezydenta. My w tym momencie podejmujemy decyzję właśnie po tym dokładnym zbadaniu, przeanalizowaniu i dokonaniu tego bilansu otwarcia. Wtedy będą podejmowane decyzje, natomiast dla nas będzie się liczyło to,
czy pracownicy są kompetentni i czy pracownicy będą gwarantem realizacji wizji prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast te wszystkie głosy, które płyną również i do mnie, no to powiem tak, ja to przyjmuję z lekkim uśmiechem. Ostatnio przez 2 dni miałam możliwość przywitania się z pracownikami Kancelarii Prezydenta, którzy pracują w budynku przy ulicy Wiejskiej. To tam jest zgromadzony Główny Urząd Kancelarii Prezydenta. Obeszłam praktycznie wszystkie pokoje, począwszy od piwnicy, tam gdzie jest poligrafia, do 5. piętra, gdzie jest Biuro Prawa i Ustroju. I przywitałam się z pracownikami, więc myślę, że tutaj pracownicy kompetentni, bo kompetencja jest zawsze ważna. Tutaj to jest rzecz, która będzie dla nas bardzo istotna, ale tak jak powiedziałam, dokonujemy w tym momencie głębokiej analizy, która nam pozwoli racjonalnie, efektywnie zarządzać Kancelarią Prezydenta. Mówiła Pani kilka minut temu o tym, że jest to spory urząd, ponad 300 osób. Sama kancelaria, właśnie. Do tego dochodzi drugie tyle, jeżeli się nie mylę, centrum obsługi. Zadania prezydenta, mało może mówimy o tych zadaniach, bo to w zasadzie częściej się o prezydencie mówi, jak są jakieś oficjalne wizyty i tak dalej, ale to też jest ogrom w zasadzie pracy, bo tych obowiązków konstytucyjnych trochę jest. Pani mówi o podpisywaniu ustaw, a sama ta procedura przecież wymaga też zapytania ekspertów o opinię. Pan prezydent jest co prawda prawnikiem, ale przecież nie zna się na każdej sprawie, zagadnieniu prawnym. Pan prezydent na bieżąco współpracuje z nami i faktycznie bardzo często wizja prezydenta przekłada się przez to, co się widzi w telewizji, tak, w telewizorze. Natomiast tak naprawdę to jest ciężka praca i same zadania, które spoczywają na kancelarii prezydenta i na osobie pana prezydenta są bardzo, bardzo duże. Począwszy od tych uprawnień, o których mówi konstytucja, o współdziałaniu z rządem w zakresie polityki zagranicznej, spraw z zakresu obrony narodowej, ale również nadawanie medali, odznaczeń, nominacje profesorskie, sędziowskie, to jest zaangażowanie pana prezydenta, ale przede wszystkim pan prezydent jako ten pierwszy obywatel, jako osoba najważniejsza w państwie, ma również jeszcze jedno zadanie, które prezydent Andrzej Duda chce i postawił sobie za cel również swojej prezydentury, a mianowicie odbudowanie wspólnoty. Bo w tym momencie ta kampania wyborcza pokazała, że ludzie właśnie chcą odbudować wspólnotę, chcą zmiany. I temu mają służyć wyjazdy prezydenta. I chcą, żeby ta wspólnota na różnych płaszczyznach była odbudowana. Wyjazdy prezydenta mają kilka takich celów. Po pierwsze, pan prezydent zapowiedział w kampanii wyborczej, że objedzie wszystkie powiaty. I to teraz właśnie to kontynuuje. W ostatni weekend towarzyszyłam panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który odwiedził powiat Opole Lubelskie, Sucha Beskidzka, Dąbrowa Tarnowska i Jędrzejów. Natomiast też spotkał się z mieszkańcami, to również była taka obietnica, żeby podziękować w tym powiecie, w którym miał w gminach najlepszy wynik. To był powiat Janów Lubelski, gmina Godziszów 94% poparcia, gmina Chrzanów 95% poparcia. Ale te wyjazdy również mają pokazać jedno, że prezydent jest otwarty na dialog i otwarty na rozmowę i jemu zależy na spotkaniach z Polakami, bo nie chce być takim prezydentem, który jest zamknięty w Pałacu Prezydenckim, tylko chce się spotykać z ludźmi, bo właśnie rozmowy z ludźmi dają prezydentowi pogląd i takie przekonanie, że te zadania, które sobie postawił przed sobą w kampanii wyborczej, są cały czas aktualne do realizacji. I to jest rzecz niesłychanie istotna, spotkania z ludźmi. Polacy chcą mieć takie poczucie, że mają możliwość spotkać się na żywo, uścisnąć dłoń prezydentowi, a nie tylko go widzieć w okienku telewizora. Pani minister, kiedy będą gotowe projekty ważnych ustaw o wieku emerytalnym i o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku? To są te dwie sprawy, które chyba najbardziej Polaków interesują. Jeszcze będziecie chcieli temu parlamentowi to przedstawić, czy już raczej nowemu? Nie, będziemy chcieli temu parlamentowi to przedstawić. Te ustawy są szlifowane, one przybierają już taki ostateczny kształt. Pan prezydent zapowiedział, że te projekty ustaw chce złożyć w pierwszej kolejności, bo
tego chcą Polacy, więc te ustawy będą złożone jeszcze w tym parlamencie i może jestem idealistką, ale chciałabym wierzyć, że ten parlament nie będzie głuchy, chociaż to różnie bywało, panie redaktorze, tutaj ciągle mi się odzywa to, że przez 10 lat byłam posłem i ten spór polityczny jednak był obecny, przecież to ciągle obserwujemy na naszej scenie politycznej, ale ja cały czas chcę wierzyć, że mimo wszystko zdrowy rozsądek przezwycięży, także ten parlament, ta większość sejmowa przyjmie te projekty ustaw. I to, co bardzo często powtarzamy, że nadszedł taki w końcu czas, żeby wykreślić ze słownika języka politycznego, jeżeli tak to w ogóle można nazwać, takie słowa jak nie da się, nie można, nie trzeba, nie da rady. My to musimy przywrócić, teraz my musimy nadać inny ton i inną retorykę, mianowicie, że trzeba, że można, że da się, że należy próbować, tak? Że trzeba szukać rozwiązań, bo najłatwiej jest powiedzieć, że nie da się, nie można, nie ma pieniędzy. Właśnie mądrość polega na tym, żeby szukać rozwiązań i żeby składać te projekty, od których przyjęcia zależy dobro Polaków. Pani minister, czy wiadomo już, czy można uchylić rąbka tajemnicy na temat pierwszych wyjazdów zagranicznych prezydenta? Czy to jeszcze nie jest ustalone? W poniedziałek o godzinie, w samo południe chyba, o godzinie 12 będzie briefing prasowy, na którym dokładnie zostaną przedstawione pierwsze wyjazdy pana prezydenta w pierwszych 100 dniach jego prezydentury. Ale to niech nam pani może zdradzi, to będą, bo czasami tak dyskutujemy nawet między dziennikarzami w Sejmie, czy to będą wyjazdy symboliczne, czy robocze bardziej. Symboliczne, czyli tu od razu pada nazwa, Niemcy, Watykan, Francja, Niemcy, Francja, Watykan jako ten wyjazd taki bardziej duchowy, Niemcy, Francja, że taki partnerzy, tacy najbliżsi. Czy nie ma jakiegoś klucza, powiedzmy, w zależności od potrzeb państwa, tak można powiedzieć? Wyjazd, który jest zaplanowany, który jest wpisany na sztywno do kalendarza pana prezydenta, to jest forum ONZ-u w Nowym Jorku. I tam pan prezydent pod koniec września jedzie. Natomiast jeżeli chodzi o inne wyjazdy, to mogę powiedzieć tylko tyle w tym momencie, że to nie będą wyjazdy takie rytualne, tylko to będą wyjazdy, które coś mogą Polsce pomóc. Tak, czyli nie żeby odbębnić wyjazd, tylko... Nie, tutaj polityka zagraniczna nie może się odbywać tylko na pewnym rytuale, że gdzieś trzeba pojechać, tylko oczywiście te wizyty należy odbywać, ale również to muszą być wyjazdy, które nie będą tylko takim zwyczajem, symboliką, ale one właśnie muszą coś Polsce przynosić. A czy już była rozmowa z przedstawicielami kancelarii premiera na temat kontaktów takich roboczych między prezydentem a premierem? Czy jakoś ustaliliście reguły już, czy jeszcze nie? W tym momencie my się dowiadujemy z mediów, że pani premier Ewa Kopacz wzywa prezydenta do zwołania Rady Gabinetowej, ale to są kontakty na razie medialne. Pan prezydent, znając swoje uprawnienia, czyli to głównie sprawy zagraniczne i obrona narodowa, Państwo komentowali to, przekazywali to, że się spotkał z ministrem spraw zagranicznych, z ministrem obrony narodowej Siemoniakiem też dzisiaj. Nie jeden raz była okazja spotkania z panem ministrem Siemoniakiem. Bo to są sprawy, które należą do bardzo ścisłych kompetencji pana prezydenta. Natomiast pan prezydent jest otwarty na spotkania, jeżeli tylko ważne sprawy będą mogły być załatwione, jeżeli te spotkania będą dotyczyły bardzo ważnych spraw dla Polski, jest gotowy, jest otwarty. A pani zdaniem, patrząc na praktykę tej obecności pani w polityce, mogła pani obserwować różne wydarzenia polityczne przez te 10 lat w Sejmie, to jest sens zwoływania Rady Gabinetowej? Bo pani premier mówiła o tym, że chciałaby przedstawić panu prezydentowi plany rządu jeszcze na te ostatnie miesiące tej kadencji, że to byłoby jak najbardziej wskazane spotkanie. Tutaj nie chciałabym się do pana prezydenta wypowiadać, natomiast Rada Gabinetowa za czasów prezydentury pana prezydenta Komorowskiego była zwołana, wydaje mi się, że tylko 4 razy, więc tutaj na temat Rady Gabinetowej decyzję podejmuje pan prezydent. Ale jest to ciało nadzwyczajne, tak musimy podkreślić, to jest, prawda? To jest taka Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.
Natomiast to jest oczywiście decyzja pana prezydenta na rozmowę z panią premier Kopacz. W ważnych sprawach pan prezydent jest zawsze otwarty. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Gościliśmy panią minister Małgorzatę Sadurską, szefową Kancelarii Prezydenta, czy no, prawnie szef Kancelarii Prezydenta. Tak w Konstytucji szef Kancelarii Prezydenta. Tak. I na tle Pałacu Prezydenckiego rozmawialiśmy, to taka drobna uwaga. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem, miłej nocy.